Czy jest strach przed oczami? Co? Czy jest strach przed oczami? Jest. To jest silnica w mojej, nie? Nie wiem. 125 jeszcze nigdy nie jechałem. No to żebyś sobie butów nie zdarł. Jechałem Yamahą. Jechałem. Czy jest strach przed tym? Jest. Wielki? No. Zobacz, czy właściciel nie patrzy, odpalę go i jadę. Jest na biegu! Na biegu jest! Nie no, ale powiem ci, że bym się nie obraził, jakbyś takim jeździł. Świecą, nie? No. No. Na kole nie! Jak wrażenia? No powiem ci, fajnie. W obroty się fajnie skręca. Bo ja będzie tak samo, nie? No. Tylko też musisz to zrobić kółko. Jak wrażenie, jak skręca, jak jedzie, jakie przyspieszenie, petarda, co się petarda, dzieje? Fajne jest. Tomek by mógł sobie kupić na dojazdy do pracy. Tato, kupujesz to na dojazdy do pracy. Ile trzeba dać za taką? Za 12 oddam. Za 12. Damy. Ja dam 9,5. A za 9 byś sprzedał Kubie? Nie no, fajna. I słuchaj, ile to poleci? Lepiej kupić nowy plastik, po prostu od nich okleina, po prostu... Słuchaj, 110? 130 dzisiaj. 130? No, ale złożony. Słuchajcie, pierwsza jazda R1. Kuba wbił. Mówi, golni się. Ja mówię, przetestuję dla was R1. Ole, kurde, wskazówka poszła. Podobno 130 na godzinę Kuba mówi, że to leci. Przyjechali takimi 125, ale trochę ta jest trochę krzywa, nie wiem, tak mi się wydaje. Ale fajny sprzęcik. Powiem wam, że nawet większą jakąś, grubszą jakąś wyprawę bym mógł sobie pojechać. Taki przelot, no gdzieś, nie wiem, 100 km.
spokojnie. Jamaszka. O, Kuba jedzie kładem? Majsterszef? To Tomka zostaw. Tomka zostaw. Piękna, nie? Kuba, ustań. Ustań tu. Przy Jamaszce ustań. I tak. Pięknie, super. Na miniaturkę będzie. No słuchajcie, naprawdę, polecam. Pięknie to idzie. Jak to 130, to spokojnie przelotowo 110 można sobie jechać. Fajnie to gada, fajnie się odpycha, wchodzi na obroty. Prowadzi się pysznie. To nara, hejos. I got brought in the London, just to be in the family.